Witam serdecznie, Janek Strzyżewski z tej strony cinemakabra.pl. Za chwilę obejrzycie wywiad z Jakubem Szamałkiem, scenarzystą Wiedźmina 3 oraz powieściopisarzem. Jest to pierwszy z cyklu wywiadów, które będą się pojawiały na Cinemakabrze przez najbliższe kilka tygodni. Wszystkie zostały przeprowadzone na targach Gamescom w kolonii największych targach gier w Europie, które skończyły się praktycznie wczoraj. Więc mamy dla Was pełno materiałów związanych z elektroniczną rozrywką. Mam nadzieję, że podobają się Wam. Jeżeli tak, to będziemy przeprowadzać więcej takich relacji z różnych eventów. Chciałbym też od razu Was przeprosić za jakość dźwięku, ponieważ to magiczne urządzenie, które zwie się mikrofonem, doszło do mnie dopiero po tym, jak wróciłem już do Polski. No, widać tradycja Poczty Polskiej. Co jeszcze może być ciekawe, szczególnie dla fanów Wiedźmina, to, że przygotowaliśmy bardzo, bardzo duży materiał odnośnie tej gry. Kilka wywiadów, nie tylko z Jakubem, ale także z Adamem Badowskim, z Markiem Ziemakiem oraz naprawdę duża relacja z tego, jak gra obecnie wygląda. Więc jeżeli jesteście fanami Wiedźmina, jeszcze bardziej Was zapraszam. A teraz Jakub Szamałek, Wiedźmin 3. Miłego oglądania. Witajcie, z tej strony Janek Skani Strzyżewski, cinemakabra.pl. Jeżeli śledziliście nasz cinemakabrowy alfabet, zapewne wiecie, gdzie jestem. Patrząc na moją koszulkę, zapewne wiecie jeszcze lepiej, gdzie jestem. Obok mnie Jakub Szamałek. Cześć. Szamałek, przepraszam bardzo. I na początku powiedz nam, co robisz w Ledzie, a co jeszcze ciekawsze, co robiłeś przed tym, jak zostałeś Ledem? Jestem scenarzystą pracującym w zespole, który tworzy Wiedźmina trzeciego, historię Wiedźmina trzeciego Dzikiego Domu. No a wcześniej zajmowałem się pisaniem książek i robieniem doktoratu, także jest to taka dosyć nietypowa ścieżka pewnie do game devu. Z tego co wiem, pisałeś książki historyczne, tak? Tak, to są kryminały osadzone w starożytnej Grecji. A powiedz mi, w jaki sposób to doświadczenie, zapewne to związane z jakimś niesamowitym researchem i tak dalej, przełożyło się na pisanie jakiejś historii fantazji, oparte też na jakichś źródłach, prawda? Tak, przyznam, że się przydało. Między innymi dlatego, że pracując nad Wiedźminem 3 staraliśmy się, żeby ten świat był wiarygodny po prostu. Mimo tego, że to jest fantasy, to nie jest takie fantasy, gdzie każdy element jest z innej parafii, że tutaj facet biega ze strzelbą, a tutaj ktoś ma zbroję płytową i jeszcze mamy architekturę z XIX wieku. Tylko staraliśmy się, żeby to był świat, który jest wewnętrznie spójny i żebyś właśnie miał wrażenie, kiedy w niego grasz, że okej, tam są potwory, magia i tak dalej, ale że taki świat mógłby istnieć. I dlatego w tej fazie preprodukcji już sporo czasu poświęcili na przemyślenie tego wszystkiego. I między innymi w momencie, kiedy się zajmowaliśmy Skellige, czyli tym archipelagiem wysp, które są na nordyckiej mitologii i kulturze przede wszystkim bazowanym, to na przykład rzucałem czasami okiem do raportów wykopaliskowych z Islandii i Grenlandii, żeby zobaczyć, jak tam wyglądały osady, jaka była struktura społeczna i tak dalej. No już nie mówiąc o mitach, sagach, legendach, jakichś fragmentach historii, to też żeśmy my jako ten story team sprawdzali. No oczywiście nasi koncepciarze, czy artyści tworzący już asety w 3D też prowadzą swoje, no możemy powiedzieć, że badania, ale też sprawdzają te wszystkie rzeczy i starają się, żeby ten świat po prostu wyglądał ciekawie, jednocześnie był właśnie wiarygodny. A czerpaliście z inspiracji z jakichś, nie wiem, nowszych dzieł kultury, jakichś szczególnych filmów? Mm-hmm. No, mówiliście bardzo często o Grze o Tron, ale nie wiem, coś takiego mniej oczywistego na przykład, co się przełożyło na Wiedźmina. Znaczy, ciężko powiedzieć jakiejś jednej rzeczy, która by miała dramatyczny wpływ na Wiedźmina 3. Raczej myślę, że to jest taki koktajl różnych rzeczy, które nam się podobają, tu jest część z nich to są świeże sprawy, część to są jakieś książki czy gry, które dawno temu w zespole żeśmy widzieli i które nam się podobały. No, na pewno nie sposób zignorować Gry o Tron, która jest takim wielkim wydarzeniem kulturowym, nie tylko w tym świadku czy niższe fantasy, ale w ogóle, więc oczywiście wszyscy w zespole oglądamy ten serial i widzimy, że są tam fajne rzeczy, są tam rzeczy momentami też mniej fajne, no i staramy się czerpać z tego i się tym inspirować. Natomiast naprawdę czerpiemy szerokimi garściami z
z różnych źródeł. No i też oczywiście staramy się utrzymać to, co jest takie charakterystyczne dla literatury Andrzeja Sapkowskiego, czyli takie okazjonalne mrugnięcie okiem, nawiązanie do kanonu literatury światowej, czy filozofii, czy do filmu. Także takie drobne smaczki też oczywiście będą w trzeciej części. Tak, wcześniej pisałeś książki, czyli tak naprawdę linearne, zwięzłe historie. I powiedz, co było dla ciebie największym wyzwaniem, gdy nagle musiałeś napisać coś, co się rozgałęzia, że gdzie ta sama postać musi być wiarygodna we wszystkich swoich stanach? Tak, no rzeczywiście okazało się, że jest dużo bardzo różnic pomiędzy pisaniem liniowych scenariuszy, a pisaniem do gier komputerowych. No i naprawdę to mógłby być temat na zupełnie osobną rozmowę, tyle tego jest. Oczywiście jedną z rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, jest liniowość i branie tego pod uwagę i obwarowywanie tych konkretnych kwestii konkretnymi faktami, sprawianie, żeby to wszystko jednocześnie się zbywało w wspólną całość. Także musimy brać pod uwagę, zwłaszcza w kontekście otwartego świata, gdzie gracz już był, do kogo już mówił, z kim już rozmawiał, co już udało mu się dowiedzieć, a co jeszcze jest przed nim. Bo w Wiedźminie III gracz może brać się za główną linię fabularną właściwie w dowolnym miejscu tego świata. Czyli to nie jest tak, że główna linia fabularna jest ograniczona do konkretnych miejsc, że możesz za nią się brać dopiero kiedy otworzyłeś czy zamknąłeś jakiś rozdział wcześniej, tylko przez znaczną część gdy po prostu możesz w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu dowiedzieć się czegoś na temat tej głównej linii fabularnej. No i oczywiście to w wykładniczym właściwie, w wykładniczej skali zwiększa liczbę tych liniowości, które musimy mieć na uwadze i które musimy implementować. Okej, czyli patrząc to właściwie z punktu widzenia konstrukcji fabuły, rozumiem przez to, że gra tak naprawdę fabularnie jest podzielona na pewne rozdziały, tylko że dostęp do nich jest od początku, do wszystkich. Ja bym powiedział to w ten sposób, że nie ma ciągłej narracji, tylko że ta opowieść jest porwana na drobne kawałki, które gracz musi wpierw odszukać, a potem jeszcze złożyć w całość, żeby zrozumieć, mieć pełen obraz sytuacji. I po pierwsze, no, może to robić w dowolnej kolejności, czyli możesz najpierw pojechać do tego regionu świata i tam się dowiedzieć tych ważnych informacji, albo możesz pojechać do zupełnie innego. I co więcej, możesz to robić właśnie w dowolnej kolejności też potem. I to, w jakiej kolejności te elementy złożysz, też wpływa troszeczkę na to, jak widzisz tę historię, jak interpretujesz. Okej, a jak zacznę jakiś fragment tej historii poznawać, czy zdarza się tak, że mogę być przez dany quest uwięziony na danym terenie? Staramy się unikać tego jak ognia. Także cel jest taki, żebyś w każdym momencie mógł stwierdzić, że okej, to na razie tak pojadę sobie gdzieś indziej, zobaczę coś innego. Są drobne momenty, kiedy jesteś powiedzmy w konkretnym domu i ma tam miejsce walka, no to wiadomo, że nie możesz po prostu schować miecza i stwierdzić, że się tutaj skończyła historia, ale zasadniczo chcemy, żeby ten świat był rzeczywiście otwarty w każdym sensie tego słowa i żeby gracz miał kontrolę nad tym, jak rozwija się historia i móc sobie brać przerwę, jeżeli stwierdzi, że chciałby na chwilę zająć się eksploracją czy sidequestem, żeby nie był zmuszony do ciśnięcia tej historii, kiedy nie ma to ochoty. A powiedz mi, w jakim języku, może nie tyle powstaje gra, ale w jakim języku myślicie nad prototypami questów, nad takie pierwsze myśli, jeśli chodzi o dialogi? Czy jednak cały czas jest to polski, czy może już myślicie bardziej, jakby to brzmiało po angielsku? CD Projekt jest bardzo międzynarodową firmą w tym momencie i naprawdę sporo mamy ludzi z zagranicy, od Stanów Zjednoczonych po Filipiny, także naprawdę jest to szeroki spektrum ludzi. No i oni pracują i przy trochę technicznych programowaniu, w arcie, ale też pomagają w konstruowaniu tych historii, bo mamy quest designerów, którzy są właśnie za granicą, nie mówią w języku polskim. Natomiast sam story team działa w języku polskim przede wszystkim i potem to, co my w myślnik napiszemy, jest tłumaczone przez tłumaczy pracujących już w firmie na miejscu
na język angielski. Także jeżeli chodzi o dialogi, to one powstają od samego początku w języku polskim i dopiero potem są tłumaczone na język angielski. Natomiast jeżeli chodzi o pracę taką designerską, no to tutaj czasami przychodzimy na język angielski, bo wiadomo, że jeżeli współpracujemy z kimś, kto dla kogo polski nie jest językiem ojczystym, no to trzeba się na ten język przerzucić. Czyli można powiedzieć, że ta cała kreatywna część scenarzystów to są wszystko Polacy, tak? Tak, tak. Nasz story składa w tej chwili wyłącznie z Polaków i pracujemy właściwie wyłącznie w języku polskim. Są jakieś okazjonalne drobiazgi, które czasami zdarza się, że ktoś z nas robi w języku angielskim, ale jeżeli chodzi o zdecydowaną większość tego procesu twórczego, to jest to język polski. Okej. Okay. W społeczności fanowskiej pojawiło się takie stwierdzenie, że Wiedźmin 1 jest jak opowiadania Sapkowskiego, pierwsze, a Wiedźmin 2 jest bardziej jak saga. I gdzie byś tutaj między tymi dwoma rzeczami mieścił Wiedźmina 3? Chciałbym zadowolić wszystkich i myślę, że nasza gra zadowoli wszystkich, więc powiem, że jedno i drugie, bo Wiedźmin 1 rzeczywiście był taką bardziej kameralną opowieścią, a Wiedźmin 2, tutaj epickie walki, polityka, świat się zmienia i tutaj Geralt jest rzucony w te wielkie walce historii. A w Wiedźminie 3 historia, głównym motorem napędzającym linię fabularną Wiedźmina są jednak osobiste cele, ambicje i marzenia, może ponad powiedzmy Geralta, czyli to co on chce osiągnąć jest najważniejsze, nie to, że został wypchnięty w jakąś znowuż intrygę i musi się wybronić, tylko to jest jego historia i to jest jakby konkluzja tego, co podaliśmy wcześniej w grach i tego, co się pojawiło w książce. Jeżeli gracz będzie miał ochotę na epickie historie i wielką politykę, to dajmy mu możliwość, żeby coś takiego zrobić. Natomiast jeżeli chciałby iść taką bardziej kameralną ścieżką, odsuwać się raczej od tych wielkich wydarzeń i żyć jak Wiedźmin, wykonując wiedźmińskie questy i tylko ograniczając się do zadawania ze swoimi przyjaciółmi i myślenia głównie o swoich własnych celach, to też to jest możliwe. Czyli tak naprawdę chcę powiedzieć, że Wiedźmin 3 jest bardzo wielowarstwową opowieścią i jest ta podstawowa warstwa, na którą trzeba przyswoić, żeby tę grę zrozumieć i żeby ją przejść. To jest ta właśnie warstwa osobista, która czasami zahacza o jakieś ważniejsze wydarzenia, ale sprowadza się przede wszystkim właśnie do osobistych celów Geralta. No ale jeżeli gracz chce się dowiedzieć więcej, chce uczestniczyć w tym wielkim świecie i zakulisowych rozgrywkach, daje mu taką możliwość poprzez dodatkowe opcje dialogowe, poprzez możliwość wykonywania side questów, które ujawniają zakulisowe zagrania, to pokazują, kto ciągnie za sznurki, dlaczego to robi i tak dalej. No i dodatkowo są jeszcze oczywiście dokumenty, książki, które znowu rzucają się troszeczkę inne światło i pozwalają spojrzeć na sytuację z nieco innej perspektywy. Także wydaje mi się, że i fani wielkich, epickich opowieści tutaj znajdą sporo dla siebie, ale też ci, którzy lubili tego Wiedźmina kameralnego. Właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jaką władzę nad projektem w CD Projekt Red ma scenarzysta? Bo słyszeliśmy, że pierwsza rzecz, na której się skupiacie, to jest historia. Czy to oznacza, że to wy dostarczacie materiał, nad którym wszyscy potem pracują? Czy może też zdarza wam się pisać pod już istniejące questy, pod już istniejące środowiska? Znaczy, powiedziałbym tak, że impuls dochodzi od nas, jeżeli chodzi o to, jak ta historia ma być skonstruowana, co ma się tam dziać, jakie postaci się w niej pojawiają. Natomiast też nie jest tak, że my jesteśmy na tronie i tylko pokazujemy berłem, co reszta zespołów ma robić i kiedy. No tylko, że nasza praca jest oceniana i dostajemy feedback od innych zespołów, też od szefostwa studia i oni nam mówią, co chcieliby zobaczyć, czego im brakuje w tym, co przedstawiliśmy, co jest dobre i co należy rozwinąć. Także jest to można powiedzieć taki ping-pong, że my tutaj rzucamy piłeczkę z jakimś pomysłem, ona jest odbijana, potem poprawiamy to, co zostało uznane za niewystarczające, albo rozbudowujemy to, co zostało uznane za fajnie. Także jest to proces twórczy, który jest przede wszystkim iteracyjny, czyli kolejne wersje pomysłów są oceniane, recenzowane i dostajemy komentarze, co należy tutaj jeszcze w tym zmienić. Także mimo to, że większość tych impulsów, jeżeli chodzi o
kwestie narracyjne wychodzi od nas, no to nie funkcjonujemy w próżni i cały zespół ma możliwość skomentowania i przyczynienia się do pewnych zmian w tym, jaka historia jest opowiadana i co się liczy. A czy zdarzyły się takie questy, których w ogóle nie planowaliście, po czym nagle zobaczyłeś jakiś koncept art, jakieś środowisko i powiedziałeś, słuchajcie, tutaj by było fajnie, jakbyśmy zrobili jeszcze dodatkową taką rzecz? Znaczy, jeżeli chodzi o jakieś drobne rzeczy, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o duże sidequesty, czy główną linię fabularną, to jednak trzymamy takiego scenariusza, że staram się sporozumieć jako zespół i uzgadniać gdzieś na bieżąco. Natomiast jeżeli zobaczymy rzeczywiście jakiś fajny drobiazg, który znamy, że poza tym, że już mamy taki aset, to możemy wokół niego opowiedzieć taką historię, no to oczywiście wykorzystujemy takie okazje. Okej. Właśnie. Pytanie, które mnie osobiście najbardziej interesuje, bo byliśmy na prezentacji niedawno i tam przedstawialiście Dziki Gon. Tak. I powiedz mi, co robicie, żeby gracz, który na przykład nie zna Wiedźmina, nie postrzegał dzikiego Gonu przez kliszę takiego odwiecznego zła, które przyszło teraz tutaj zniszczyć ten świat. Bo patrząc na tą prezentację, na to, co pokazaliście, można wysnuć właśnie oczywiście takie spostrzeżenie. Powiem tak, że przede wszystkim wiemy, że znaczna część z naszych graczy, zwłaszcza w Polsce, czytała sagę i doskonale wie, czym Dziki Gon jest. Ale jeżeli spojrzeć na szerszą perspektywą globalnie, no to większość osób, które będzie miała styczność z Wiedźminem, już nie wie tak naprawdę, czymże jest ten Dziki Gon, co tam Andrzej Sapkowski wymyślił. I oczywiście na pierwszy rzut oka Dziki Gon wydaje się tym wielkim, odwiecznym, smoliście czarnym złem. I my zdajemy sobie z tego sprawę i nie unikamy tego, bo nie da się tego uniknąć, tylko wykorzystujemy to na naszą korzyść. Czyli rzeczywiście osoby, które nie wiedzą, czym jest Dziki Gon, mogą odnieść takie wrażenie, że to jest ta esencja po prostu Mordor w pigułce i tak dalej, ale na przestrzeni gry będą odkrywały tą tajemnicę i będą zaczną widzieć niuanse i zaczną widzieć, że nic nie jest aż tak proste, jak się wydaje. I to jest w ogóle bardzo charakterystyczna cecha dla świata Wiedźmina, prawda? Że pewne rzeczy, które wydają się oczywiste, które oczywistymi nie są, a z kolei różne dylematy, które się wydają bardzo ważkie, w innych okolicznościach się mogą wydać zupełnie nieistotne. Także wiem, że odbiór na pierwszy rzut oka może się wydawać taki jednowymiarowy, ale zapewniam, że Dziki Gon w grze nie będzie jednowymiarowy, będzie po prostu bazowany na tym, co widzieliśmy w książkach. Okej, a czy mógłbyś zdradzić mniej więcej, na jakim etapie jest fabuła Wiedźmina 3 obecnie? Czy już jest ukończona, jeśli chodzi o całe planowanie? Powiem tak, że jeżeli chodzi o to, jak się kończy, jak się zaczyna i co tam się mniej więcej dzieje pomiędzy, to oczywiście to już mamy zamknięte. Natomiast tak jak mówiłem, jest to proces iteracyjny, także jesteśmy zespołem perfekcjonistów, który bardzo, bardzo chce, żeby jakość końcowa była jak najwyższa, więc cały czas poprawiamy różne rzeczy, zmieniamy i po prostu robimy co tylko w naszej mocy, żeby to było jak najlepsze. Także nie spoczniemy, dopóki nie będziemy zadowoleni z tego, co mamy. Nawet na przykład w trakcie bety? Czy może już wtedy oczywiście im dalej w czasie, no tym ten wachlarz naszych możliwości jest mniejszy. No wiadomo, że te dialogi są przetłumaczyć, nagrać, dostosować do nich resztę gry. Natomiast są inne rzeczy, nad którymi można pracować. Także oczywiście teraz się skupiamy na tym, żeby ogarnąć dialogi i opowiedzieć tą wielką historię, ale na pewno będziemy jeszcze pracować nad drobiazgami do samego końca. Dobrze. I ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy wiesz, nad czym będziesz pracował, jak już skończycie Wiedźmina 3? Czy na przykład, jeżeli można to powiedzieć, przesiądziesz się do Cyberpunka, czy może będzie robili coś innego? Nic nie mogę na to powiedzieć. To wielka tajemnica i tutaj wiążą mnie różnorakie kontrakty i cyrografy, które nie pozwalają mi odpowiedzieć dobrze na to pytanie. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również Wam i do zobaczenia na kolejnych relacjach z Gamescomu. Dzięki, cześć.